W podejściu medycyny wschodu problemy z nadciśnieniem wiążą się z osłabieniem funkcji nerek i z niedoborem yin wątroby. Nie lekceważ takich problemów, zgłoś się do lekarza. Pamiętaj, że jest to poważna sprawa, trzeba kontrolować ciśnienie, jednak zanim zdecydujesz się na długotrwałe leczenie, spróbuj zmienić dietę i wypróbuj również tej akupresury. Pierwszy punkt, który będziesz uciskać, czyli to grube 4 na brzuścu między pierwszym a drugim palcem, 3 minuty. Drugi punkt obniżający ciśnienie to wątroba 3 między pierwszą a drugą kością śródstopia, nieco poniżej, 3 minuty. Jeśli już stosujesz leczenie farmaceutyczne, pamiętaj, że po akupresurze może spaść Ci ciśnienie. Kontroluj je w takim razie codziennie. Na wschodzie popularne toniki obniżające ciśnienie robi się z jagód głogu. Możesz pić taką herbatę. Przyjmuj też koenzym Q10 około 200 mg dziennie. Poleć rolkę znajomym, zapisz na później, polub i obserwuj mnie po więcej takich rad.